serdecznie. W tym filmie pokażę Wam, jak przygotować ciasto pszenne. Ciasto pszenne można wykorzystać do zrobienia bułek, można wykorzystać również do zrobienia chleba pszennego, batona, bagietek, rogali pszennych, do różnego rodzaju pieczywa pszennego. Można to ciasto śmiało wykorzystać. Co nam będzie potrzebne? Będzie nam potrzebne 500 gram mąki pszennej od typu 405 do typu 500, 550, nawet do typu 600 możemy śmiało taką mąkę wykorzystać. Będzie nam potrzebne 10 gram soli i 8 gram cukru. Będzie nam również potrzebne 250 ml letniej wody i około 20 gram drożdży. To jest pół takiej małej kostki, która jest dostępna w każdym sklepie. Ja już sobie to wcześniej zamoczyłem i rozpuściłem. Będzie nam również potrzebne 20 gram roztopionego, ostudzonego masła. Mieszamy ciasto. Wsypujemy mąkę. Sól i cukier dajemy na mąkę. Pamiętamy zawsze o tym, aby sól nie dostała nam się bezpośrednio na drożdże. Sól zawsze dajemy na mąkę, dlatego że potem te drożdże mogą nie działać tak, jak powinny działać. Sól wpływa niekorzystnie na drożdże, jeżeli dostanie się do nich bezpośrednio. Wlewamy naszą wodę z rozpuszczonymi drożdżami. I zaczynamy mieszać ciasto. Podczas mieszania ciasta dodamy rozpuszczone masło. Stosunek mąki do wody jest przybliżony, dlatego że każda mąka ma inną chłonność, inną wilgotność i trzeba to po prostu sobie regulować. To jest taka standardowa ilość, powinna być dobra, ale jeżeli mąka jest bardzo sucha, będzie trzeba dodać troszeczkę wody. Jeżeli jest wilgotna mąka, może być tej wody ciut za dużo. Ciasto bułkowe wyrabiamy dosyć długo, musi być dobrze wyrobione. Ciasto jest już zamieszane. Podczas mieszania ciasta dolałem jeszcze odrobinę wody, dlatego że moje ciasto tego wymagało. Mąka była suchsza niż myślałem. W każdym razie następnym krokiem jest pozostawienie teraz tego ciasta tak w maszynie, w mikserze czy w jakimś miejscu, jeżeli wyrabiamy ręcznie, na około 10 minut, żeby to ciasto sobie odpoczęło, żeby troszeczkę urosło, nabrało powietrza do siebie. I po tym czasie przerobimy jeszcze krótko to ciasto i wtedy ciasto będzie gotowe do przyrządzania poszczególnych rzeczy. Wracamy za 10 minut, pokażemy. Tak, moje ciasto odleżało swoje 10 minut. Już widać, że ładnie wyrosło, zwiększyło trochę objętość. Przemieszamy jeszcze krótko przed wyciągnięciem nasze ciasto. Wyciągniemy teraz spod maszyny. I nadamy mu kształt kulki do leżakowania. Jak widzicie, ciasto jest gładkie, elastyczne. Z tego ciasta możecie przygotować pyszne bułeczki na śniadanie. Możecie przygotować chleb pszenny, pieczony w formie lub bez. Mogą to być bagietki, długie długości waszego pieca. Jest to takie, powiedziałbym, uniwersalne ciasto pszenne. Zachęcam Was do wypróbowania tego ciasta. Co z tego ciasta możemy przyrządzić, możecie zobaczyć
innych moich filmach. Subskrybujcie, łapki w górę, jak się podobało. Piszcie komentarze, w komentarzach piszcie pytania. Piszcie, co bym miał również jeszcze dla Was upiec. I życzę Wam miłego dnia.